Witajcie moi drodzy Kaczmas z tej strony Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was wideo instrukcję gry Epic Pojedynek. Epic Pojedynek jest grą karcianą, taką zestaw startowy, ten który tutaj widzicie, to jest dwuosobowy, pojedynkowy, taki, karcian, tak, taki po, karciany pojedynek, dwuosobowy. Dostaliśmy go do zrecenzowania do wydawnictwa UV Games, za co bardzo dziękujemy. Teraz generalnie zasady tej gry są naprawdę proste i nie wiem, czy bym się kłopotał z osobną wideo instrukcją do tego. Gdyby nie fakt, że objęliśmy tytuł Epic Pojedynek patronatem medialnym, no i jako patron medialny staram się zawsze, żeby gry, które moje patronatem medialnym miały swoją wideoinstrukcję osobną na kanale, a no tak staram się od jakiegoś czasu robić, tak, żeby nie było to w ramach nic recenzji te zasady wytłumaczone, tylko żeby było osobno z i tak jest właśnie tutaj. Więc tak, to jest zestaw startowy, tak jak mówiłem, dla dwóch graczy i od czego tradycyjnie zaczynamy? Od przygotowania rozgrywki. Jeszcze informacja jest taka, że razem z Pandą nagraliśmy recenzję tej gry. Recenzję znajdziecie w link do recenzji znajdziecie w opisie, bo również razem z tą winą instrukcją wypuszczam od razu recenzję. A teraz przejdźmy do tłumaczenia. Zasad. Zacznijmy od przygotowania. Na początku gry musicie wszystkie karty te główne podzielić na cztery talie, patrząc po ich tutaj symbolach w lewym górnym rogu na każdej karcie. W ten sposób będziecie mieli cztery talie, które będą się nazywały dzika, zła, światła i dobra. Teraz każdy z graczy wybiera sobie dwie talie i łączy je w jedną, żeby stworzyć swoją właśnie taką docelową talię. Na początku tutaj jest sugerowane, żeby zrobić talię dziki-zły i światły-dobry. Oczywiście, obie te talie bardzo dokładnie tasujecie dużo dokładniej niż ja to robię teraz. Teraz, w momencie, jak wykładacie karty przed sobą, to upewnijcie się, że macie wystarczająco dużo, dużo miejsca tutaj między wami. Tak najlepiej usiądźcie naprzeciwko siebie. Upewnijcie się, że macie dużo miejsca przed, między sobą, właśnie na obszar gry. Teraz dodatkowo, obok gdzieś obszaru gry, wyłóżcie te karty. To są karty, aczkolwiek nazywają się znacznikami i one są dwustronne. Tutaj mamy karty wilka i z drugiej strony zombie. Tutaj mamy znaczniki demona i z drugiej strony macie człowieka. Te karty wy wykładacie gdzieś sobie, wkładacie w osobnych stosach, po prostu to są, to jest, macie tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt kopii tych samych kart, więc te stosy po prostu gdzieś odkładacie sobie z boku. Każdy z graczy dobiera teraz dla siebie taką właśnie tekturową kartę pomocy, ma tutaj wszelkie potrzebne słowa, klucze oraz przebieg tury gracza. Każdy gracz dostaje też i umieszcza przed sobą złotą monetę, Tą złotą stroną do góry, no i teraz umieszczacie swoje znaczniki życia. Generalnie, jak będziecie liczyć punkty życia w tej grze, każdy gracz dostaje dwie takie karty. I tutaj macie 30. Na początku zaczynacie z 30 punktami życia, więc na razie zaznaczacie to w ten sposób. Później, jak będziecie tracić, prawda, punkty życia, to będziecie odpowiednio to zaznaczać, układając te karty obok siebie. Na przykład, jakbym miał 27 punktów życia, to ułożyłbym. Coś takiego. No, chyba, że dostaliście od UV Games, kupując to w przedsprzedaży, takie fajne znaczniki i takie fajne liczniki, z których możecie właśnie korzystać. Losowo wybieracie teraz, kto jest pierwszym graczem, i ten gracz dostaje znacznik, który. Każdy z graczy dobiera teraz stali na rękę 5 kart i może w tym momencie zrobić tak zwanego maligana. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli stwierdza, że jakieś karty się nie podobają, to może stwierdzić, że chce te karty, na przykład w tym wypadku takie dwie karty, odrzucić, odkłada je na spód swojej talii, traci tyle zdrowia, ile właśnie odrzucił kart, czyli na przykład ja straciłem dwie, odrzuciłem dwie karty, czyli z 30 zostało mi 28, no i z talii dobiera tyle kart, ile odrzucił. Tak, tak właśnie wygląda maligan. Możecie tyle kart wymienić, ile chcecie, pamiętajcie, że za każdą wymienioną kartę tracicie punkt życia. No dobrze, moi drodzy, i teraz zasada jest taka, że jak widzieliście, teraz w ramach to, co na końcu przygotowania jest ten krok, kiedy graczy wybieramy pierwszego gracza, i kiedy graczy, gracze dostają te monety i zaznaczają. To jest tak de facto coś, co już robimy w ramach pierwszej tury, pierwszego gracza. Ponieważ według instrukcji, pierwszy gra, wybieracie tego pierwszego gracza, i ten pierwszy gracz teraz, i teraz ten gracz zaczyna od razu swoją turę. I teraz na początku każdej tury gracze co zaraz zobaczycie. Pierwszy gracz dostaje żeton tury i gracze obaj mają te monety i obracają ją na złotą stronę. Ale żeby jednak starać się zachować, tutaj zrobiłem trochę nie, nie do końca tak, jak jest w instrukcji, tylko staram się zachować taki standardowy układ, że jest przygotowanie, gdzie wszystko jest przygotowane dopiero potem tury gracza, dlatego ja to tak rozbiłem. Ale generalnie ten ostatni krok, czyli monety i żeton tury, to jest tak, według instrukcji, robione w pierwszej turze pierwszego gracza. No i co się wtedy dzieje w tej turze? Ponieważ gracz odgrywa swoją turę. Zagrywa karty z ręki, inicjuje bitwy, zagrywa wydarzenia itd. It, 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 tak długo jak chce, potem, daje, potem chce, oznajmia, że chce kończyć swoją turę. Gracz przeciwny może coś jeszcze zrobić albo pozwolić zakończyć swoją turę. Jak pozwoli zakończyć swoją turę, tura przechodzi na następnego gracza. I gracze grają na przemiennie swoje tury, dopóki któryś z graczy nie spadnie ze swoimi punktami życia do zera. No i teraz każda tura jest podzielona na trzy fazy. Jest faza początkowa, faza główna. Faza końcowa. Teraz zobaczmy, co się robi w fazie początkowej każdej tury każdego gracza. Faza początkowa tury każdego gracza zaczyna się od tego, że ten gracz bierze żeton tury, następnie obaj gracze niezależnie od tego, kto rozgrywa swoją turę obaj gracze obracają swoją monetę na złotą stronę do góry. No jest logiczne jest, że jak przed chwilą robiliście, jeżeli to jest pierwsza zupełnie tura i przed chwilą robiliście przygotowanie do gry, no to te dwie rzeczy zrobiliście w ramach przygotowania do gry, prawda? Ustaliliście, kto jest pierwszym graczem, no i ten gracz już wziął, że tak powiem sobie, żeton, dostaliście po monecie, obróciliście je na złotą stronę. Chodzi o to, że kolejne tury, jak będą następować po sobie, zaczynają się właśnie od tego, że gracz, którego turę właśnie rozgrywamy, bierze żeton tury, obaj gracze obracają swoją, swój żeton złota na złotą stronę, swoją monetę na złotą stronę. Kolejną rzeczą, którą robicie jest to, że dobieracie kartę na rękę. Ale w pierwszej zupełnie turze pierwszego gracza ten krok jest pomijany. Tylko w pierwszej turze pierwszego gracza, potem już w każdej pierwszej turze, każdego, w każdej kolejnej turze jest już ten krok absolutnie obecny. I ostatnią rzeczą, którą robicie i ponownie jest to rzecz, której akurat nie będziecie robić w pierwszej turze, ponieważ nie będziecie mieli żadnych czempionów. Natomiast jeżeli będziecie mieli później w trakcie rozgrywki jakichś wyczerpanych czempionów, wyczerpani to kar, to właśnie czempioni, którzy są, wyłożeni, którzy są wyłożeni przed Wami, ale są obróceni o 90 stopni, przygotowujecie w tym kroku każdego czempiona. Znaczy, no, się rzeczy w pierwszej zupełnie turze, nie będziecie tego robić, bo, no, no inaczej, nie będziecie tego robić, jak nie będziecie mieli żadnych wyczerpanych czempionów. Jeżeli natomiast będziecie mieli na swoim obszarze gry swoich wyczerpanych czempionów, to właśnie w, w ostatnim kroku fazy początkowej Waszej tury będziecie ich wszystkich przygotowywać, czyli obracać w ten sposób pionowo do siebie skierowanych. No dobrze, no to teraz przejdziemy do fazy głównej. No i teraz gracz, ten aktywny gracz, który właśnie rozgrywa swoją turę, ma tak, prawda, te ileś tam kart na ręce, no i teraz z tych kart ma, i teraz może robić różne rzeczy. Może zrobić albo, może zagrywać karty, albo zainicjować bitwę. Teraz, żeby móc zainicjować bitwę, musi mieć jakichś czempionów już wyłożonych przed sobą, żeby móc nimi tą bitwę zainicjować. I dopóki ich nie ma, no to na razie ma tylko jedną opcję, zagrywanie karty. Teraz karty mamy dwa rodzaje. Mamy wydarzenia i mamy właśnie czempionów. Zaraz zobaczycie, jak się je gra. Ale co tutaj chcę podkreślić już teraz, co jest bardzo ważne. Ponieważ Przeważnie w tego typu grach jest tak, że zagrywamy karty, zagrywamy karty, jest koniec zagrywania kart, i potem są bitwy. Tutaj jest inaczej. Tutaj wygląda to w ten sposób, że możecie zainicjować kilka bitew. Tak de facto myśli o tym w ten sposób, że gracz w swojej fazie głównej ma dwie akcje do wyboru: zagranie karty albo zainicjowanie bitwy. No i teraz może zagrać jakąś kartę, zainicjować bitwę. Rozpatrujemy bitwę, tak jak zobaczycie za chwilę. OK, skończyliśmy tę bitwę rozpatrywać. Zainicjujmy drugą bitwę. Nawet przepraszam, bez zagrywania karty. Po prostu zainicjujmy drugą bitwę. Mamy innych czempionów. Zainicjujmy drugą bitwę. Ok, rozpatrzyliśmy tę drugą bitwę. No dobra, no to teraz zagrywam kartę. Ok, no to teraz zainicjujmy trzecią bitwę. Rozumiecie o co chodzi. I to wszystko wtórzę tego jednego gracza. Gracz aktywny ma do wyboru te dwie akcje i robi je tyle razy, ile chce, i ile może oczywiście. No Jak nie macie więcej czempionów no aktywnych, no to już więcej bitew nie jesteście w stanie zainicjować, bo nie macie czym zaatakować. No dobrze, więc na razie omówmy tę prostszą akcję, którą jest po prostu zagranie karty. Zagrywanie karty to nic innego jak po prostu wzięcie karty z ręki, wybranie innej karty ze swojej ręki i zagranie jej przed sobą. Tak? Teraz wyłożenie jej przed sobą. Teraz jakie macie dwa rodzaje kart na ręce? Macie tak zwane wydarzenia oraz czempionów. Teraz jaka jest różnica między nimi? Jak zagrywacie kartę wydarzenia, to po prostu rozpatrujecie tekst, który jest na tej karcie opisany, i następnie taką kartę odrzucacie na swój stos kart odrzuconych. Zagrany czempion natomiast zostaje przed Wami po to, żeby móc brać udział w bitwach, jako atakujący albo jako broniący. Następnie kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć o swoich kartach, to jest to, że niektóre są darmowe. Widzicie w prawym górnym rogu ich koszt wynosi zero. Wówczas zagranie takiej karty, czy jako wydarzenia, czy jako czempiona. Jest po prostu darmowe. Czyli nic nie musicie zapłacić, nic nie musicie robić, po prostu zagrywacie i rozpatrujecie tak jak, tak jak należy, w zależności czy jest to czempion, czy jest to wydarzenie. Niektóre karty natomiast mają koszt 1, wyrażony w prawym górnym rogu. Żeby zagrać taką kartę, musicie zapłacić żeton, musicie zapłacić złoto. Zaznaczacie to obracając swój żeton złota na stronę srebrną do góry. No i od tego momentu, do momentu odświeżenia sobie tego żetonu. Nie będziecie już mogli zagrywać kart, które coś kosztują. Będziecie mogli jedynie zagrywać darmowe karty. Ale czy płatne, czy darmowe? Zasada jest taka sama. Mamy, mamy wydarzenia i mamy czempion. Tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę Wam na jedną rzecz, że karty wydarzeń bardzo często mają coś takiego albo to jest w miarę oczywiste pewnie ale chciałem na fadek podkreślić, że karty, które mają coś takiego Musicie, jak zagrywacie to wydarzenie, to wybieracie jedną z dwóch opcji, tą u góry czy tą na dole. No i dobrze, to teraz przejdziemy do omówienia tego, jak wygląda to zainicjowanie bitwy, jak w ogóle się rozpatruje bitwę, ale zanim to zrobimy, to powiem Wam jeszcze co nieco na temat czempionów, ponieważ widzieliście, że zagrywacie czempionów przed sobą, no i teraz czempioni są bardzo ważnymi kartami i teraz ci czempioni występują w kilku postaciach i jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, w jaki sposób oni działają i co jeszcze jest jedna, jest jedna zasada z nimi związana, która ich trochę ogranicza, to jest zasada związana z rozstawianiem, więc najpierw wytłumaczę Wam parę słów ogólnie o czempionach, a potem przejdziemy do omówienia bitwy. Podstawową rzeczą, którą musicie wiedzieć, to jest to, że karty czempionów mogą występować w jednej z trzech pozycji. Pozycja pionowa z tekstem skierowanym w waszą stronę, waszego czempiona, oczywiście, to jest czempion tak zwany przygotowany. Wyczerpany czempion jest wówczas jak został do czegoś wykorzystany i w tym momencie, albo na przykład ktoś inny wam go wykorzystał w wyniku działania jakiejś karty, i to jest właśnie wyczerpany, czyli obrócono 90 stopni, nie możecie z niego w tym momencie skorzystać, dopóki go nie przygotujecie z powrotem. No i ostatnia pozycja to jest odwrócony. Odwrócony czempion jest wtedy, kiedy jest wykorzystywany do blokowania ataków. W taki, takiego czempiona zaznaczacie wykładając go ponownie pionowo, tylko tym razem tekstem skierowanym do przeciwnika, czyli od siebie. W tych trzech pozycjach czempioni mogą się znaleźć. Zaraz zobaczycie w jakim kontekście między nimi ci czempioni będą tak właśnie się odnajdywać. Znajdywać. To, co musi się jednak wiedzieć, jeszcze jedna ważna rzecz na temat czempionów, to jest to, że w momencie, jak ich wystawicie, tak, zagra czyli w wyniku tego, tej akcji zagrania karty, boom, wykładacie na swój obszar gry championa. No i teraz taki champion jest teoretycznie wykładany w ten sposób, czyli pionowo tekstem do Was, ale nie można o nim powiedzieć, że jest w pełni przygotowany. Dlaczego? Ponieważ świeżo wyłożony champion tak de facto jest w tak zwanej pozycji rozstawianej, jest rozstawiany, co w praktyce oznacza, że on po prostu w tej samej turze nie może być wykorzystany jeszcze do atakowania. Może być natomiast, bo możecie sobie teraz zadawać pytanie, no dobrze, to skoro go nie mogę, za, skoro nie mogę nim atakować, to czemu w takim razie nie mogę go po prostu, czemu go nie zagrywam wyczerpanego? Ponieważ chodzi o to, żebyście pamiętali, że czempion, który został przez Was wyłożony w tej turze, może być wykorzystany do blokowania. Więc to jest ważne. Będziecie mogli się nim bronić, jak ktoś Was zaatakuje, ale nie będziecie mogli nim atakować. To jest ta różnica. Więc słuchajcie, możecie sobie wymyślić jakieś własne swoje metody, na przykład. Taką kartę dać trochę bardziej do tyłu, albo do przodu, albo na przykład jakąś, nie wiem obrócić o 45 stopni. To już zależy od Was, tak naprawdę, albo po prostu pamiętajcie, że tego czempiona zagrałem w tej turze, więc póki co nie mogę go, yy, nie mogę nim atakować. No dobrze, to teraz omówmy tą bitwę, tak? Czyli tak jak mówiłem, jedna z opcji, którą, jedną z rzeczy, którą gracz, może, którą gracz może zrobić w swojej turze, to jest zainicjować bitwę. No i teraz, ok, ja jestem inicjujący bitwę, bitwę więc. Ode mnie się zaczyna, ale każda bitwa rozprzebiega według tych samych kroków. Zobaczcie teraz po kolei, jak się każdą z bitew od początku do końca rozpatruje. No to, żeby Wam wytłumaczyć bitwę, to przygotowałem karty w ten sposób. Tutaj macie, tutaj oczywiście tak raczej rzadko będzie to wyglądało, tutaj macie swoich wystawionych czempionów i tutaj przeciwnik wystawił, że tak powiem, swoich czempionów, nieważne kto kiedy kogo wystawił. Załóżmy też, że żeby wytłumaczyć Wam tę bitwę, wszyscy czempioni tutaj są przygotowani, tak? Czyli żaden z nich nie jest rozstawiany, wszyscy są przygotowani. I tutaj też chciałem Wam zwrócić uwagę, że te karty, tak zwane znaczniki, to w dalszym ciągu są karty, mało tego, to w dalszym ciągu są czempioni. Tylko te karty będą się pojawiać w wyniku działania innych kart. Czyli może jakaś karta wydarzenia pozwoli wam, wyłóż tam dwa znaczniki wilka i wtedy ich wykładacie przed siebie, tak jak każdego innego czempiona, na swój obszar gry i tak jak każdy inny czempion, w momencie jak jest wyłożony, to do końca tej tury on będzie tzw. rozstawiany. No, ale teraz już przejdźmy do omówienia bitwy. Mamy różnych czempionów. Ja mam czempionów dwóch, ty masz czempionów dwóch, no i teraz będziemy się nawzajem atakować. No i teraz załóżmy, że, atakuje, że ten gracz atakuje. W jaki sposób bitwa przebiega? To wszystko macie oczywiście, zresztą tak jak całą rozgrywkę, skrócone tutaj i bez problemu sobie z tym myślę, poradzicie. Pierwszym krokiem bitwy jest to, że gracz, który atakuje, wybiera atakujących. Teraz może stwierdzić, że atakuje jednym czempionem. Może stwierdzić też, że atakuje. Grupą czempionów, czyli może jak macie sobie sześciu czempionów rozstawionych, możecie zaatakować wszystkimi sześcioma. Zaraz wam pokażę, wytłumaczę, dlaczego możecie nie chcieć tego robić, ale generalnie jest taka możliwość. Więc wybieracie atakujących. W jaki sposób to robicie? Tak jak się domyśleliście, zapewne obracacie ich o 90 stopni, czyli ich wyczerpujecie i w ten sposób zaznaczacie atakującego lub atakujących czempionów. Następnie w tym kroku. Obaj gracze na przemian, rozpoczynając od gracza atakującego, możecie zagrywać karty wydarzeń, ale tylko wydarzeń. Z jednym małym wyjątkiem, o którym powiem później, żeby wam nie mieszać, na razie skupmy się na tym, że możecie zagrywać z ręki karty wydarzeń. W dalszym ciągu jednak musicie pamiętać, że jeżeli chcecie zagrać karty wydarzeń z ręki, która kosztuje jedno złoto, no to musicie mieć monetę stroną złotą do góry. Jeżeli wcześniej wykorzystaliście monetę i macie ją stroną srebrną do góry, no to wiadomo, że takich wydarzeń nie możecie zagrywać. Będziecie mogli zagrywać tylko i wyłącznie wówczas darmowe wydarzenia. No i lecicie na zmianę, dopóki jeden po drugim nie spasujecie. W momencie, w którym już spasowaliście obaj i nie zagrywacie żadnych wydarzeń, to teraz gracz blokujący wybiera blokujących czempionów. Może wybrać jednego, może wybrać ich ile chce. W każdym razie obronę zaznacza przesuwając do góry nogami w ten oto sposób, czyli zwracając ich de facto ku przeciwnikowi. No i teraz jak już blokujący zostali wybrani, no to w tym momencie przydzielamy obrażenia. No czyli patrzymy na atakującego i na broniących czoł. Atakujący, atakującego atakujących na broniącego, broniących, tak? No i teraz właśnie tutaj o co chodzi. Każdy gracz patrzy, jaka jest jego Suma ataku. W tym, w tym oto polu widzimy atak i każdy gracz blokujący patrzy, jaką ma obronę. No i teraz at gracz atakujący sumuje wartość ataku wszystkich atakujących czempionów, no i następnie je rozdziela pośród blokujących czempionów. I teraz bardzo ważna rzecz. Nadmiarowe obrażenia nie przechodzą na gracza. Czyli jeżeli ja bym miał tutaj słuchajcie, sześciu czempionów i oni łącznie by wszyscy zaatakowali, w jednym, jednym ataku byście zaatakowali sześcioma czempionami, i oni wówczas by zaatakowali łącznie za 30 obrażeń, to wystarczy, że ja zablokuję to wszystko jednym małym czempionem, który blokuje za dwa, i te 28 nie wejdzie w gracza. Tutaj jest właśnie kluczowy element strategii. Żeby nie zagrywać wszystkich czempionów naraz, żeby zagrywać ich po kolei, żeby gracz blokujący mógł się, że tak powiem, brzydko, wypstrykać z blokujących czempionów, po to, że jak wy będziecie mogli coś zagrać, co zaatakuje gracza bezpośrednio, to gracz nie będzie mógł tego blokować. Mało, i wtedy faktycznie niezablokowane, jeżeli gracz w ogóle nie zablokuje ataku, to wtedy faktycznie te obrażenia wchodzą bezpośrednio w gracza, co zaznaczacie, prawda, albo na tych, na tych licznikach, albo na tych, albo na tych licznikach, czyli tych karcianych licznikach. Więc to jest też ważna informacja dla gracza blokującego. Gracz blokujący może zdecydować, że nie chce w ogóle blokować, tak? Czyli gracz atakujący zagrywa po prostu ataku, zagrywa jednego po prostu sobie tutaj czempiona, a gracz broniący robi szybko kalkulację i patrzy, dobra, to jest 6 ataku. Ja mogę przyjąć 6 ataku, so ja tego nie bronię. I w tym momencie te sześć obrażeń po prostu wchodzi bezpośrednio we mnie. Może tak być. Więc. To jest właśnie tutaj kluczowe, bo jeżeli wypszyka się ze wszystkich atakujących, a gracz wykorzysta tylko jednego blokującego, to mu mogą zostać jacyś inni do zaatakowania Was, prawda, za chwilę. Więc to jest bardzo istotny tutaj element tej strategii, ilu czempionów wybiera, wybieracie do atakowania, ponieważ to jest podstawowa jedna z głównych zasad tej gry. Nadmiarowe obrażenia nie przechodzą na gracza, tak? No i jasem jak już to zrobiliście wszystko, wiecie, to już przydzielacie te obrażenia. Czyli na przykład, jeżeli macie jakieś obrażenia i macie kilku czempionów na przykład blokujących, no to rozdzielacie te obrażenia tak, żeby jak najwięcej tych czempionów blokujących zabić. Teraz zabijacie tych, prawda? Wystarczy, że zadacie im tyle obrażeń, ile wynosi ich wartość życia, albo więcej, no i wtedy taki czempion jest to się w tej grze nazywa złamany, i ten trafia na stos kart odrzuconych właściciela, chyba że jest to znacznik, tak, prawda? Wilka, człowieka, zombie, demona, to wówczas to trafia na odpowiedni stos. Jeżeli natomiast nie udało wam się zabić wszystkich czempionów, czy tam złamać wszystkich czempionów, no to oni po prostu będą za chwilę przygotowani. Czyli jeszcze raz to najważniejszą zasadę powtórzę. Przepraszam, że się powtarzam, ale to jest naprawdę istotne, żebyście to zrozumieli. Macie pięciu, a te obro... na przykład załóżmy, że macie pięciu blokujących czempionów. Możecie te obrażenia rozdzielić tak, żeby złamać ich wszystkich. Ale jeżeli złamiecie nawet każdego z tych pięciu czempionów, i zostanie Wam jeszcze ileś naście tam, chociażby nawet nie wiem 15 punktów ataku do, do przydzielenia, to te kilka, 15 punktów ataku przepada, bo one nie przechodzą. Owszem, macie tutaj nie, nie, musicie, nie wybieracie jednego czempiona, którego zabijecie. Jeżeli jest blokujących kilka czempionów, kilku czempionów, no to wówczas możecie zabić wszystkich, ale nawet wtedy nie przechodzą żadne obrażenia na samego gracza. No i dobrze, skończyliśmy rozpatrywać bitwę. No to teraz wracamy, tak? Czy gracz aktywny chce zagrywać jakieś inne karty, czy może chce znowu inicjować bitwę? czy dowolną kombinację tych dwóch rzeczy? No to już zależy od tego, co możecie, Slash, chcecie zrobić. No ale załóżmy, że gracz aktywny zrobił już wszystko, co chciał zrobić, tak? Na razie. Więc okej, okay, zagrał jakieś tam karty, zainicjował jakąś bitwę. Okej, okay, dobra, więcej nie chce robić. Inicjuje teraz drugiemu graczowi, i mówi słuchaj, kończę swoją turę. I teraz ten drugi gracz może w tym momencie zrobić jedną z dwóch rzeczy. Może albo pozwolić na zakończenie tury w tym momencie tura tego gracza się kończy kolejka przychodzi na następne na właśnie na drugiego gracza albo ten drugi gracz może w tym momencie zagrać jakieś karty wydarzeń ale tylko karty wydarzeń z małym wyjątkiem o którym za chwilę wam powiem ale generalnie może zagrywać karty wydarzeń ok no i jak to, jeżeli to zrobi jeżeli skorzysta z tej możliwości zagrania karty wydarzeń to w tym momencie tak de facto przerzuci na tego gracza aktywnego z powrotem możliwość rozegrania swojej fazy głównej znowu. Czyli znowu zagrywanie kart. Oczywiście nie odświeża monet ten gracz główny, aktywny, więc będzie miał do dyspozycji trochę mniej opcji pewnie, ale de facto wraca do niego opcja zagrywania kart, inicjowania bitew i tak dalej. Więc jeżeli gracz natomiast nie jest, nie jest i, i, i znowu wtedy tamten gracz dopiero dojdzie do momentu, gdzie stwierdzi, OK, kończy już, i teraz znowu ten gracz mówi, OK, kończymy. Albo naprawdę kończymy, albo wydarzenia. Jeżeli pozwolimy skończyć temu graczowi swoją turę, to po prostu przechodzimy do fazy końcowej. I co gracz aktywny robi w, swojej fazie, w fazie końcowej swojej tury? W fazie końcowej przede wszystkim sprawdzacie, czy macie na ręku więcej niż 7 kart. Jeżeli macie więcej niż 7 kart, wybieracie, jedną z tych, wybieracie tyle kart, ile musicie powyżej tych 7 i te nadmiarowe właśnie odrzucacie na stos kart odrzuconych. Następnie bierzecie wszelkich czempionów, którzy nie zostali złamani, a zostali odwróceni, bo się blokuje, blok, bo ich wybraliście do blokowania, i obracacie ich z powrotem w stroną, tą, tym tekstem i obrazkiem do siebie, żeby zaznaczyć, że znowu są przygotowani. Może moi drodzy, ostatnią rzeczą, której chcę Wam powiedzieć, to jest to, że jak na dobrą karciankę przystało, co mamy na kartach? Słowa kluczowe. Oczywiście one są wszystkie bardzo fajnie elegancko wytłumaczone na tych kartach pomocy w instrukcji, poradzicie sobie z tym bez problemu, ale na wypadek. Kilka podstawowych słów kluczowych chciałbym Wam tutaj wytłumaczyć. Przede wszystkim jedno fajne słowo kluczowe, które właśnie przełamuje te zasady, o których Wam wspominałem, jak są te momenty, gdzie możecie zagrywać tylko kartę wydarzeń. Tam mówiłem, że są małe wyjątki. I zaraz zobaczycie o co z tym chodzi. Lot. Słuchajcie, jeżeli gracz zaatakuje czempionem ze słowem kluczowym LOT, to taki czempion może być zablokowany tylko i wyłącznie przez czempiona ze słowem kluczowym LOT. Wyjątek od tej zasady jest taki, że jeżeli gracz atakujący zdecyduje się zagrać grupą czempionów i tylko jeden z nich na przykład będzie miał lot, czyli nie wszystkie będą miały lot, to jakby te inni i ci inni czempioni poniekąd anulują tę zasadę lotu. Ponieważ w tym momencie gracz będzie mógł blokować również czempionami, którzy nie mają tego słowa kluczowego lot. Więc ważne jest, żeby tych czempionów wybrać tylko wtedy, kiedy widzicie, że raczej albo tak szacujecie, że szanse, że gracz będzie blokował. Kimś z, z czempionem ze słowem kluczowym lot są nikłe. Ponieważ jeżeli nie zostanie taki czempion zablokowany, bo gracz blokujący nie będzie miał czempionów ze słowem kluczowym lot, to te obrażenia wchodzą bezpośrednio w gracza. Kolejnym słowem kluczowym jest hold. To jest bardzo proste. Tutaj po prostu od razu po wejściu takiej karty do gry rozpatrujemy tekst, który jest napisany tutaj po strzałce. Hold strzałka, czyli po zagraniu takiego czempiona, zadaj dwa obrażenia wybranemu celowi. To może być wystawiony czempion, to może być bezpośredni gracz. W przypadku tej konkretnej karty oczywiście. Tutaj mamy dwa słowa kluczowe: nie tylko mamy hold, który działa tak jak Wam powiedziałem wcześniej, dodatkowo mamy zryw. Czempioni ze słowem kluczowym zryw mogą być wykorzystani do atakowania w tej samej turze, w której zostali zagrani. Czyli zryw łamie tę zasadę rozstawiania. Czempion ze słowem kluczowym zryw nie jest nigdy rozstawiany, wchodzi gotowy do ataku. I uwaga, moje, mój osobisty ulubieniec czempion ze słowem zasadzka. Otóż yy, wszelkich czempionów ze słowem kluczowym zasadzka możecie zagrywać również, w, możecie ich zagrywać normalnie oczywiście, ale możecie ich zagrywać również w tych momentach, kiedy normalnie moglibyście zagrywać tylko i wyłącznie karty wydarzeń. A takie momenty macie, prawda? Dwa. Po pierwsze, jest ten moment, w którym yy, podczas bitwy, po wystawieniu atakujących, gracze na przemian zagrywają karty wydarzeń. No i generalnie w tym momencie mogą zagrywać. Tylko karty wydarzeń, chyba że właśnie mają na ręce jakiegoś czempiona ze słowem za, kluczowym ZASADZKA i wówczas zamiast karty wydarzenia mogą zagrać takiego czempiona z, normal, z tymi samymi zasadami, prawda? Czyli jest rozstawiany, więc nie może atakować, ale może wtedy być wykorzystany do obrony. Ciągle musicie za niego zapłacić, więc jeżeli Was nie stać, nie możecie go zagrać. Warto zwrócić uwagę tutaj, że macie, prawda, ZASADZKA ZRYW. Takiego czempiona moglibyście wystawić właśnie w momencie zagrywania kart wydarzeń, i od razu on jest gotowy do ataku, więc byłoby to dosyć ciekawe. Drugi moment to jest ten, o którym wam mówiłem przed chwilą, czyli jak gracz zakończy swoją turę, zanim przejdzie do fazy końcowej, to gracz przeciwny może zagrywać kartę jakichś wydarzeń. I właśnie w tym momencie również zamiast karty wydarzenia mógłby zagrać kartę zasadzka. Wszystko, moi drodzy, to jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w grę Epic Pojedynek. Gracz, który jako pierwszy straci wszystkie punkty życia, od razu przegrywa, od razu gra się kończy. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, na której, o której nie powiedziałem Wam na początku, to jest szybki start. To, co ja Wam teraz powiedziałem, wystarczy, żebyście mogli na spokojnie zignorować to i grać według normalnych zasad. Ale jeżeli chcecie się na spokojnie zaznajomić z tą grą, polecam Wam bardzo serdecznie instrukcję szybki start i rozegranie swojej pierwszej rozgrywki razem z tą broszurą. A tak po poza to już naprawdę wszystko. Bardzo gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze w mi swój Juvie Game za przesłanie nam gry do recenzji. A Was moi drodzy bardzo serdecznie pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.